sobotę i niedzielę w Parku Konstytucji 3 maja odbędzie się spotkanie z kulturą i sztuką ludową. Podczas imprezy odbędą się pokazy rzemiosła tradycyjnego. Swoją obecność zapowiedziało 120 wystawców. Największą grupę reprezentuje środowisko twórców ludowych. Będzie ich aż 80. Dzięki nim zobaczymy tutaj tradycyjne wytwory rzemiosła wiejskiego. Plecionki ze słomy i wikliny, wycinanki z papieru, pisanki, wyroby z koronki klockowej, frywolitkowej i szydełkowej z naszych terenów oraz województw ościennych. Suwalczanie będą mieli też możliwość spróbowania swoich sił w toczeniu na kole garncarskim, tkaniu na krosnach, obróbce metalu, a nawet w wytwarzaniu mąki na chleb. Na jarmarku, jak co roku, nie zabraknie jadła polskiego, litewskiego i tatarskiego. U około 20 wystawców będzie można kupić ulubione chleby, kiełbasy, pierogi i kartacze. A na scenie przegląd kapel ludowych. Swoim śpiewaczym kunsztem popiszą się laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, a także goście podlaskiej Oktawy Kultur, w tym kapele z Litwy, Rosji i Izraela. Oprócz muzyki zaprezentują barwne tańce i stroje.